Pan z wami. I z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do niego Żydzi: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do niego: kimże ty jesteś? On powiedział im: Jezus. Przede wszystkim, po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, wczoraj mówiliśmy o tym, jak bardzo ważne jest, aby rozpocząć tak jak Jezus, że Jezus jest pierworodnym, pierwszym z nowej rasy ludzi, którą Bóg zapowiedział w Księdze Rodzaju, że zmiażdży szatana. Nowa rasa ludzi, która będzie poczęta w Maryi i która zostanie uformowana przez Ducha Świętego, aby stać się największym koszmarem piekła i szatana na ziemi. I że ta nowa rasa ludzi będzie nazywać się chrześcijanie. Ale ci chrześcijanie to są ludzie, którzy mają bardzo określone zadania, misje, powołanie i przeznaczenie. Są wybrani jeszcze przed stworzeniem świata, aby byli maksymalnie podobni do Jezusa, Syna Bożego. I przejęli całą władzę, moc i autorytet samego Boga, by rozpocząć rozszerzanie Królestwa Bożego na ziemi, które dotychczas było pod władaniem złego ducha i piekła. I teraz naszym zadaniem od dnia Chrztu Świętego jest formowanie siebie przez nieustanne poddanie się formacji Duchowi Świętemu i Maryi, ponieważ oni zawsze są razem. Święty Lubinią Demofor mówi, że Duch Święty przychodzi zawsze tam, gdzie widzi kogoś przygotowanego przez Maryję. Więc oni zawsze są razem, Maryja i Duch Święty. Naszym zadaniem jest więc się upodobnić maksymalnie do Jezusa Chrystusa. I mówiliśmy wczoraj, że to poczęcie w Maryi, duchowe Maryje, zamieszkanie w Maryi jest pierwszym etapem przyjmowania Ducha Świętego i poddawaniu się Jego formacji. Nieustanne życie w Maryi, 24 h na dobę. Dzisiaj chciałbym pokazać nowy aspekt inicjacji chrześcijańskiej, potężnej inicjacji chrześcijańskiej, fundamentalnej inicjacji chrześcijańskiej, którą jest chrzest. Uważam, że ciągle nieodkrywany tak jak trzeba w chrześcijaństwie katolickim. Uważam, że cały czas musimy nieustannie formować się w zrozumieniu, w przyjmowaniu i tożsamości, czym jest chrzest w naszym życiu. Co się stało, kiedy byśmy takimi małymi babaskami rodzice nas przynieśli do chrztu? Bo wielu, wiecie dobrze o tym, że to wygląda w tej chwili tak, że dla wielu małżeństw, dla wielu rodzin, to jest w sposób folklor religijny. Przyjście do chrztu. W tej chwili jest potężny problem z rodzicami chrzestnymi, ponieważ ludzie tak sobie pogmatwali życie, tak weszli w grzech, tak weszli w różne relacje, które nie mają nic wspólnego z Ewangelią, z przykazaniami Bożymi, że teraz znaleźć rodzica chrzestnego, który nie ma żadnych problemów, żeby być rodzicem chrzestnym, jest wielki problem. Takie są dzisiaj czasy. Nie mówiąc już o tym, czym jest chrzest w rozumieniu rodziców, którzy dziecko do chrztu posyłają. Dlatego naszym zadaniem jest na nowo wrócić do korzeni i zobaczyć,
co żeśmy zapomnieli może przez kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat w swojej formacji. Jezus, kiedy rozpoczyna swoją działalność publiczną, przychodzi nad rzekę Jordan, aby przyjąć chrzest. Nie musi przyjmować tego chrztu, ale jest nie tylko doskonałym Bogiem, jest przede wszystkim doskonałym człowiekiem również. I nie możemy o tym zapominać, że Jezus oprócz tego, że jest Bogiem, jest również człowiekiem. Jako człowiek pokazuje nam poszczególne etapy formowania siebie na chrześcijanina we władzy, mocy i autorytecie Boga. I kiedy przychodzi na rzekę Jordan i przyjmuje chrzest, dzieje się coś niesamowitego. Oto otwiera się niebo nad nim i słyszy głos Ojca mówiącego o nim: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. I wstępuje Duch Święty jakby gołębica, przypominający gołębicę. Tu nie chodzi o to, że Duch Święty jest gołąbkiem, który sobie fruwa. Tu chodzi o to, że jego przyjście na Jezusa jest podobne do zejścia gołębicy, która spoczywa na przykład na dachu domu. To jest bardzo ważne. Tak samo jak mówiłem wczoraj, musimy wyjść z obrazu, który mamy gdzieś od dzieciństwa, Boga Ojca siwego, długa siwa broda, grubasek taki w białej tunice na chmurce, Bóg Ojciec, stary człowiek. No nie, no nie, no nie. To nie jest tak. Kto widzi mnie, widzi Ojca, mówi Jezus. 33 lata, wspaniały, jak mówi Słowo Boże, najpiękniejszy z synów ludzkich. Bóg jest wiecznie młody. Jest młodzieńcem. W niebie nie ma ludzi starych. Tym bardziej Bóg nie jest stary. Jest wiecznie młody. Ja mogę być stary, mam 42 lata. A Jezus, kiedy umierał, miał 33. Młody. I mówi, kto widzi mnie? Widzi Ojca. Eugenia Ravasio, jedna ze świętych, która miała jako jedyna w całej historii Kościoła objawienia Boga Ojca, kiedy Bóg Ojciec poprosił ją o namalowanie obrazu Jego, to prosił, żeby namalować idealnie tak, jak wygląda Jezus. Że On jest taki młody jak Jezus. Że kto widzi Jezusa, widzi Niego. Nie żaden dziadek. Tak samo Duch Święty. Kiedy myślimy o Duchu Świętym, to nie możemy myśleć o gołąbku, który fruwa sobie. Musimy mieć przekonanie o Bogu, który jest potężną miłością stwarzającą cały ten wszechświat. Bóg, Duch Święty, za chwilę o nim powiem. Ale to jest pierwsza rzecz, która jest niesłychanie ważna dla nas. Że my mamy zadanie poruszać się pod otwartym niebem, które zostało otworzone nad nami w momencie naszego chrztu. To jest odpowiedź na modlitwę Izajasza, który wołał wiele lat wcześniej do Boga, żeby rozerwał niebiosa i sprowadził Mesjasza, na którego oczekuje cały naród. I to rozerwanie nieba, które dokonało się nad Jezusem w czasie jego chrztu w Jordanie, dokonuje się nad każdym chrześcijaninem, który jest chrzczony w Kościele. Dosłownie rozrywa się niebo i nad malutkim dzieckiem, jak echo, jak refren, 24 ha na dobę, rozpoczyna się najpiękniejsza melodia, która dosłownie wchodzi do najgłębszych warstw naszej duszy. Ta melodia to jest głos Taty Wszechmogącego, który patrzy na swoje dziecko z największą miłością, zachwytem, czułością i mówi: Ty jesteś mój syn umiłowany, Ty jesteś moja córeczka ukochana, podobasz mi się, bardzo Cię lubię. Wielu z nas może być przekonanych o tym, Bóg mnie kocha, ale czy mnie lubi? Lubi być ze mną? Lubi przebywać ze mną? Podoba mu się? Tak, jaki jestem? Ale przecież jestem nędzny, beznadziejny, grzeszny i tak dalej. Tu już wchodzi zły duch. Tu już wchodzi zły duch. Dlatego, że wszystko zrobi zły duch, żeby nas wprowadzić w poczucie winy, lęk i strach przed Bogiem, że jesteśmy niegodni Jego miłości. Na to nie możemy sobie pozwolić. Tak jak mówiliśmy wczoraj, że nie możemy sobie pozwolić na lęk w naszym życiu. Musimy zwalczyć go już w pierwszej chwili, bo kiedy się rozwinie,
gdzie jest pustoszenie w naszym życiu, w naszej psychice, w naszych emocjach. Tak samo tutaj nie możemy sobie pozwolić na to, aby diabeł wprowadzał potężny dystans lęku, strachu i poczucia winy przed Bogiem. Nawet jeśli jesteś w najcięższym grzechu, to kiedy żałujesz za ten grzech, Ojciec momentalnie cię przytula do serca i mówi ci: cały czas jesteś moim umiłowanym synem. Idź do spowiedzi, wyspowiadaj się, wyznaj, ale cały czas moja miłość jest przy tobie. Co więcej, im bardziej grzeszysz, tym bardziej musisz wejść w przekonanie o tym, że jesteś w środku nawet najcięższego grzechu nieprawdopodobnie kochany przez Boga. Że On nie odchodzi od ciebie ze swoją miłością, bo zgrzeszyłeś. Nie. Jeszcze bardziej cię przyciąga swoją miłością i to zaskoczenie, że jestem tak nieskończenie kochany pomimo mojego grzechu, powoduje, że chcę się nawrócić całym sercem. Bardzo trudno jest nawrócić się na zawsze, kiedy się boję Boga, z lęku przed Nim. Z reguły jest tak, że kiedy mam takie fazy, że się Boga boję, boję się potępienia, nawrócę się, ale to jest takie na kilka chwil, na kilka dni, a potem znowu wchodzę w to samo. Natomiast kiedy będę nieustannie przyjmował głos Taty, który rozlega się wszystkimi najpiękniejszymi wibracjami w mojej duszy, bez względu na to, jaki jestem, kocham Ciebie, lubię Ciebie, podobasz mi się, lubię być z Tobą, jesteś moim ukochanym synem, ukochaną córeczką, wtedy dopiero, krok po kroczku, zaczyna się moje prawdziwe nawrócenie i z miłości do Niego nie chcę już grzeszyć. Ale sytuacja, kiedy zaczynamy Boga się bać po grzechu, jest sytuacją Adama, który ucieka w krzaki i znowu zaczyna się wszystko od nowa. I znowu poczucie winy, lęk i strach przed Nim. I tak możemy w nieskończoność, całe nasze życie. I ciągle będziemy chcieli zasługiwać na Bożą miłość. Ciągle będziemy się starać, będziemy mieli ciągle taką myśl, że ciągle nie jesteśmy tacy dobrzy, żeby Bóg nas mógł naprawdę pokochać. Żeby mógł być z nas dumny. Żeby mógł być z nas zadowolony. Ciągle masz takie przekonanie, jest ciągle ze mnie niezadowolony. Ciągle robię za mało. Jejku, ciągle za mało. No nie. Tak nie można. Naszym zadaniem jest odpoczywać w Jego miłości. Pozwolić Ci kochać. O tym będę mówił szczególnie w ostatni dzień. O odpoczynku w Bożej miłości. A więc naszym zadaniem jest otworzyć oczy wiary, o to prosi święty Paweł, Boga, o światłe oczy serca, abyśmy poruszali się w dwóch równoległych światach, nieustannie, widzialnym i niewidzialnym. Naszym zadaniem jest poruszać się w świecie niewidzialnym naprawdę tak samo swobodnie, jak w świecie widzialnym. Więc moim zadaniem jest nieustanna świadomość i wracanie myślą i sercem do tego, że od dnia Chrztu Świętego jest nade mną otwarte niebo. I dosłownie światło z tego nieba spływa na mnie. Otacza mnie zewsząd. Pamiętacie Izraela? Obłok Bożej obecności, który chronił Izraela? Mojżesz, który wchodził w ten obłok, aby spotkać się z Bogiem. To jest nasza naturalna atmosfera, w której przebywamy. Przebywamy w obłoku światła, Bożej obecności, okryci tym światłem. Pamiętacie, kiedy Duch Święty zstępuje na Maryję w zwiastowaniu? Tam jest pięknie pokazane, że ją On okrył sobą. Okrył sobą. I to jest nasze zadanie, być okrytym przez Bożą obecność. I poruszać się w świadomości okrycia Bożą obecnością, nieustannie. Możemy sobie nawet wyobrażać, że cały czas żyjemy pod takim otwartym niebem, jak w takim portalu, który pełno światła spływa na ciebie i otacza cię zewsząd. Cały czas w świetle. Święty Paweł mówi, że jesteśmy dziećmi światłości, synami i córkami światła. I gdziekolwiek nie idziemy, mamy dawać światło tym, z którymi się spotykamy. Mamy zmieniać atmosferę, miejsca, okoliczności, gdzie idziemy. Nie trzeba walczyć z ciemnością, walczyć z ciemnością. To nie jest nasze zadanie. Nasze zadanie jest zapalać światło tam, gdzie jest ciemno. Jeśli jesteś światłością,
jeśli jesteś przeniknięty przez światło, gdziekolwiek idziesz, otwarte niebo jest nad tobą. Gdziekolwiek idziesz, przenosisz Bożą obecność, która jest na tobie. W sklepie, w domu, w autobusie, na ulicy. Nie musisz walczyć ze złem. Wystarczy, że przejdziesz obok zła i ciemność będzie musiała odejść, bo ty jesteś w świetle Bożej obecności. Rozumiesz? To jest nasza walka. Walka o to, żeby cały czas żyć w Jego świetle i w Jego obecności. A diabeł sam odejdzie. Nie trzeba będzie z nim walczyć. Więc naszym zadaniem jest otworzenie oczu serca, oczy wiary, światłe oczy duszy, abyśmy zobaczyli otwarte niebo nad sobą, żyli pod otwartym niebem 24h na dobę, czyli wyobrażali sobie to, uświadamiali sobie to, słyszeli nieustannie głos Ojca, który mówi, jesteś moim umiłowanym, umiłowaną i przyjmowali Ducha Świętego, tak jak Jezus Chrystus. Duch Święty jest absolutnie wszystkim w nas. Jest sercem, źródłem, mocą, dosłownie wszystkim. Myślę, że Duch Święty dla wielu z nas jest Bogiem nieznanym. Jezus robił wszystkie znaki, wszystkie cuda, wszystkie dzieła mocą Ducha Świętego. Jezus jest pokazem, wzorem człowieka, doskonałego człowieka, który w doskonały sposób przyjmuje Ducha Świętego. Jest wzorem do tego, jak mamy postępować, jak mamy poruszać się w Duchu Świętym, jak mamy uwalniać moc Ducha Świętego w nas, abyśmy czynili te same dzieła, co Jezus. On o tym mówi w Ewangelii Świętego Jana. Jeśli uwierzycie, będziecie czynić te same znaki i cuda, co ja. Nawet większe uczynicie, bo ja idę do Ojca. Apostołowie jeszcze tego nie rozumieli, ale kiedy przyjęli Ducha Świętego, po zesłaniu Ducha Świętego, zobaczyli, jaką perspektywę, jaką obietnicę dał Bóg, dał Jezus Chrystus w tym właśnie zdaniu. Przyjąć Ducha Świętego, który przychodzi na nas, zstępuje niczym gołębica, która spoczywa na dachu, która przylatuje i siada na dachu. Gołębie są bardzo płochliwymi ptakami. Dlatego też bardzo trzeba umieć poruszać się wśród gołębi, żeby je oswoić. Dlatego być może ewangelista mówi nam o tym, że Duch Święty, kiedy wstępuje na nas, można go łatwo spłoszyć. Czym go spłaszamy? Przede wszystkim grzechem. Spłaszamy go tym, że nie jesteśmy uważni na jego natchnienia, nie słuchamy, co nam mówi i nie koncentrujemy się na jego obecności w nas i na nas. Zobacz, gdyby naprawdę patrzysz gołą frunię, krąży nad tobą i siada ci na ramieniu. I nie chcę, żeby go spłoszyć. Jak bardzo uważałbyś na każdy ruch, każdy gest, każdy krok, żeby go nie spłoszyć. Cała koncentracja byłaby utkwiona na nim. Zrobiłbyś wszystko, żeby on nie odleciał. Tak samo jest z Duchem Świętym. Kiedy on wstępuje na ciebie i spoczywa na tobie, musisz być bardzo uważny, skoncentrowany. Nie na zasadzie takiej napinki, Boże, żeby teraz nic zrobić. Nie. Odpoczynek w jego obecności. Chrześcijaństwo, modlitwa jest odpoczywaniem w miłości Bożej. Ale ta wewnętrzna koncentracja na tym, aby go nie spłoszyć, wsłuchanie się w jego natchnienia, nieustanne uświadamianie sobie jego obecności, to, że on mnie okrywa swoją obecnością, jest we mnie, na mnie, ze względu na was. Jezus głosił kazania mocą Ducha Świętego. Dlatego takie tłumy za nim szły. Ludzie mówili, on naucza jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie i kapłani. Duch Święty, kiedy wstępuje na ciebie, daje ci swoją władzę, swój autorytet i moc. Nagle zaczynasz mówić innym głosem. Inaczej trafiasz prosto do serc ludzi. To jest Duch Święty. Nie ty, nie twoje oratorskie umiejętności, ćwiczone przed lustrem kazania. Nie!
to Duch Święty, który przez ciebie spoczywa na tobie i jest dawany innym ludziom, wylewa się w trakcie kazania. To Duch Święty. Dlatego naszym zadaniem jest go poznać, ponieważ dla wielu z nas jest on nieznany. Albo wyobrażamy go sobie jako gołąbka, albo w ogóle nic o nim nie wiemy. Wiemy tylko, że ktoś taki jest. Trzecia osoba Trójcy Świętej. Zapraszam was, kochani, i zachęcam do tego, abyście słuchali o Duchu Świętym, czytali o Duchu Świętym, puszczali sobie konferencje o Duchu Świętym, śpiewali piosenki o Duchu Świętym, wzywali Ducha Świętego. Dosłownie Duch Święty musi stać się sercem waszej modlitwy. Dlaczego to mówię? Dlatego, że wtedy on daje życie każdej waszej modlitwie. Ktoś mógłby odnieść takie wrażenie, że jestem przeciwko paciorkom, bo mówię o tych paciorkach. Nie, nie jestem przeciwny paciorkom. Sam odmawiam codziennie różaniec, koronki różnego typu i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że jestem przeciwny paciorkowi jako bezsensownemu, mechanicznemu odklepywaniu modlitw, gdzie moje serce jest daleko, często na wpół śpiąco, po oglądaniu godzinami telewizji, idę spać, już jestem zmęczony, padnięty. Dobra, jeszcze zmówię paciorek. Można odmawiać modlitwy w ten sposób, że odmawiam Bogu spotkania się ze mną na modlitwie. Można tak odmawiać modlitwy. Kiedy słuchamy o świętych, którzy byli uczeni przez Boga modlitwy, a mamy wielu świętych, gdzie Bóg bezpośrednio uczył ich modlitwy, na przykład Ojcze Nasz, świętego Franciszka z Asyżu. Wiecie, zanim Jezus powiedział świętemu Franciszkowi z Asyżu, w końcu odmówiłeś Ojcze Nasz serca, to trwało to przez kilka dni u niego. Miał nieustannie odmawiać Ojcze Nasz. Jeden kończył, zaczynał drugi. Jezus był ciągle niezadowolony. Nie, jeszcze nie mówisz tego serca. Jeszcze nie. Jeszcze to słowo nie było serca. Więc on powtarzał tysiące razy Ojcze Nasz i w końcu w którymś momencie Jezus powiedział, tak, teraz powiedziałeś całe Ojcze Nasz serca. Rozumiesz? Ja nie jestem przeciwny paciorkom. Jestem przeciwny mówieniu mechanicznemu bez serca, tylko żeby odfajkować obowiązek religijny i być w porządku przed Bogiem. Iść spać. Jestem przeciwny temu. Kiedy przyjmujesz Ducha Świętego, to każde Zdrowaś Maryjo, każde Ojcze Nasz jest serca. Jest przepełnione obecnością Bożą. To jest to, za czym mamy iść, czego mamy szukać. Jak mówisz swój pacierz, rano czy wieczorem, w ciągu dnia, kiedykolwiek, to bądź uważny na to, czy to jest tylko mechaniczne mówienie ustami, czy rzeczywiście spotykasz się z Bogiem na tej modlitwie. Czy mówisz to w Bożej obecności? To jest bardzo ważne. I dopiero taka modlitwa ma sens. Taka modlitwa wchodzi prosto do serca Boga. Wiecie, ksiądz Michał Olszewski, egzorcysta, bardzo znany, kiedyś egzorcyzmował jedną kobietę po mszy świętej i diabeł w czasie egzorcyzmu powiedział, że na tej mszy świętej on się bał tylko trzech osób, które naprawdę się modliły, a reszta to są dla niego zupełne pionki. Rozumiecie? Trzech osób się bał na niedzielnej mszy świętej, bo one się modliły z serca. Reszta wolni słuchacze. Jak do teatru. A powiedz tym ludziom, że są niewierzący, albo że nie są żadnymi przeciwnikami dla Boga, bo klepią paciorki. Zaraz się powieszą. Ja? Niewierzący? Przeksiędza. Tak jest. Mamy bardzo dużo do nawracania. Chociażby w aspekcie naszej modlitwy. Serca. Serca. Kochani, więc Duch Święty, głos Ojca i trzeci aspekt życia pod otwartym niebem. To jest nowa relacja z aniołami. Jezus powiedział do swoich apostołów, zobaczycie otwarte niebo nad Synem Człowieczym i aniołów wstępujących do nieba. To jest trzeci aspekt życia pod otwartym niebem. Kochani, my często zatrzymaliśmy się w naszej relacji z aniołami na Aniele Boży Stróżu Mój.
Wielu z nas ma wyobrażenie aniołów jako takich bobasków z barokowych kościółków, z płaskorzyć jakichś i tak dalej. Nie. Musimy wrócić znowu do Pisma Świętego, gdzie Bóg nam pokazuje, kim są aniołowie. To są potężni wojownicy Boga, potężni mocarze, potężne duchowe istoty, które mają całą moc Boga do tego, aby chronić nas przed każdym złem, dane nam od momentu poczęcia. Jednak ich moc nad tobą do ochrony przed złem jest wprost proporcjonalna do twojej wiary i zaufania w ich ochronę nad tobą. Wiecie, ja całe życie trenowałem wschodnie sztuki walki. W wieku 21 lat miałem stopień mistrzowski, czarny pas. W wieku 23 lat już potrójny czarny pas. Byłem najmłodszym potrójnym czarnym pasem w Polsce. Zostałem szefem wyszkolenia do spraw karate w Polskim Związku Sztuk Walki w Bydgoszczy. Trenowałem ludzi mundurowych, trenowałem w samoobronie, trenowałem ludzi w wojsku, w bardzo brutalnych technikach walki. Ale zawsze wiedziałem, że będzie ktoś lepszy. Może dzisiaj by ktoś mnie napadł, 4-5, by ich pokonał, ale za chwilę może być 20 i już nie mam żadnych szans. I zawsze ta niepewność i lęk, co by było gdyby. I kiedy wstąpiłem do zakonu, postanowiłem całkowicie zrezygnować z jakiejkolwiek ochrony polegającej na tym, wierzę w siebie, w swoje umiejętności. Po prostu zostawiłem ochronę Bogu. Że będą mnie chronić Jego aniołowie, potężni wojownicy. Nie trzeba się bać. Oni są przy mnie. Tylko muszę otworzyć oczy serca, oczy wiary, żeby ich zobaczyć. I żeby nawiązać z nimi nową, intensywną relację. I oczywiście zawsze jest tak, że jak coś oddajesz Bogu i coś mówisz, dobra, zawieramy taką umowę, ja rezygnuję z wiary w siebie, a przyjmuję ochronę Boga, to od razu Bóg, to nie jest tak, że on się z tobą teraz wiesz, nie wiadomo co, tylko od razu da ci kilka teścików na to, czy to jest naprawdę oddanie. I tak rzeczywiście się stało. Postawił mnie Bóg w takich sytuacjach, że gdyby nie ochrona ponadnaturalna, nie rozmawiałbym z wami dzisiaj tutaj nie rozmawiał. Nie mówiłbym do was tego kazania. Bo wiesz, kiedy stajesz w sytuacji, gdzie kilkunastu ludzi wyciąga nóż i naprawdę nie tylko, żeby cię zastraszyć, ale żeby cię pociąć, to choćbym był, nie wiem, Bruce Lee do sześcianu, nie dam rady tym ludziom. Nie ma szans, żeby pokonać kilkunastu ludzi, którzy wyciągają nóż i chcą ci zrobić krzywdę. I Bóg mnie postawił w kilku takich sytuacjach, żeby mi pokazać, zobacz, chronię ciebie. Te twoje umiejętności sztuki walki nic by nie dały. Ja ciebie chronię, ufaj mi. Kochani, jest taka piękna sytuacja proroka Elizeusza, który idzie ze swoim sługą. To jest w ogóle niesamowita sytuacja, kiedy Asyria próbuje w jakiś sposób napaść na Izrael, pokonać Izrael, ale co układają w swoim obozie, jakieś strategiczne plany, aby udało się zwyciężyć Izraela, to Bóg te plany objawia Elizeuszowi, prorokowi. Prorok idzie do dowódców izraelskich i mówi im, Asyryjczycy chcą zrobić to, to, to i to. Izrael idealnie rozpracowuje ich i zawsze unika pułapki. I Asyryjczycy dowiadują się, że nie mogą zwyciężyć Izraela, ponieważ mają szpiega, ale tym szpiegiem jest Elizeusz, prorok, który ma wizję od Boga dotyczące ich strategii. W związku z tym postanawiają zabić Elizeusza. Jest taka sytuacja, że któregoś rana Elizeusz ze swoim sługą wychodzi z namiotu, patrzą, a wokół nich całe mnóstwo wojsk asyryjskich. Sługa blednie, pada na kolana, zaczyna modlić się do Boga już o dobrą śmierć, szybką, bezbolesną, ale patrzy, że Elizeusz rozgląda się i nie ma żadnego strachu na twarzy. I pyta go, jak to? Nie widzisz, co się dzieje? Nie widzisz tych ludzi, którzy chcą nas zabić? A Elizeusz wtedy mówi, pomodlę się. I mówi do Boga, Boże, proszę Cię, abyś otworzył teraz duchowe oczy mojego sługi,
aby zobaczył, że więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. I wtedy sługa nagle widzi duchowymi oczami potężne zastępy aniołów, które przychodzą z nieba, otaczają ich, potężni, wspaniali, majestatyczni zwycięzcy nieba, zaczyna uwielbiać Boga. W tym momencie wojsko rusza do ataku, niebiańskie wojsko, w świecie niewidzialnym, rusza do ataku, a w świecie widzialnym oni wyjmują miecz, a Asyryjczycy zaczynają sami siebie tłuc i wybili sami siebie nawzajem. Rozumiesz? Żyć pod otwartym niebem jest nowym wymiarem życia ze swoimi aniołami. Mówię to cały czas w perspektywie również uwalniania się od lęku, o czym mówiliśmy wczoraj. Żyć pod otwartym niebem to gdziekolwiek idziesz, w jakąkolwiek ciemność, masz otwarte oczy serca i widzisz otwarte niebo, słyszysz głos taty, na tobie spoczywa potężny Duch Święty, wokół ciebie są aniołowie, cały jesteś w świetle. Ciemność nic ci nie może zrobić. Mieszkasz w Maryi. Proszę cię, okryty jej płaszczem. Proszę cię, co może ci się złego stać? Problem polega na tym, że my zapominamy o tym. A naszym zadaniem jest nieustanne życie pod otwartym niebem, czyli nieustanne wyobrażanie sobie tego, co się dzieje w świecie niewidzialnym. Uświadamianie sobie tego, co teraz jest nade mną, kto jest wokół mnie. I wtedy lęk odchodzi. Wchodzisz w nową, ponadnaturalną obecność Bożą. Pamiętam matkę, która przyszła ze swoim dzieckiem do mnie. Dziecko w 4 klasie z takim problemem. Wiecie, są takie dzieci, które są zawsze ofiarami w klasie. Wszyscy się z nich śmieją, wytykają palcami, mają 1000 przezwisk. I to było takie dziecko. Kolejna zmieniona szkoła, 3. czy 4. z kolei. Psycholog 1, 2, 3. Pedagog szkolny 1, 2, 3. Nikt nie może pomóc. 1000 rozmów z uczniami, wychowawczyni. Cały czas to dziecko jest ofiarą losu w klasie. Matka już nie wie, co robić. Przyszła z tym dzieckiem do mnie, żebym się pomodlił nad dzieckiem, żeby coś się stało. Więc ja ją pytam, proszę mi powiedzieć, czy rozmawia pani z aniołami. Jakimi aniołami? Aniołami stróżami pani syna i aniołami stróżami dzieci do klasy, w której chodzi syn. Ona patrzy na mnie, jak na kosmita jakiegoś. Mówi, jak z aniołami? Ja mówię, zamiast rozmawiać z wychowawczynią, rozmawiać z synem, rozmawia pani z aniołem stróżem syna i rozmawia pani z aniołami dzieci w klasie, do której syn chodzi. I proszę modlić się do aniołów, aby pracowali nad sercami dzieci, żeby te serca zwróciły się w kierunku pani syna. Żeby polubiły pani syna. To się, wiecie, wyczuwa idealnie, jak ktoś na ciebie patrzy jak na świra. Nic nie mówiąc, poszła. Pół roku później, w czerwcu, jest zakończenie roku i patrzę, że ta mama jest ze swoim synkiem. Przychodzi do mnie po mszy świętej, rozpromieniona, synek szczęśliwy i mówi, proszę księdza, synek chciałby coś księdzu pokazać. I pokazuje taki dyplom dla najbardziej ulubionego kolegi w klasie. I ona mi mówi tak, księże, nigdy bym nie uwierzyła, gdybym tego nie zobaczyła na własne oczy. Kiedy zaczęłam rzeczywiście modlić się do anioła stróża, mojego syna, do aniołów dzieci, które są w klasie, z tygodnia na tydzień zaczęło się zmieniać. Po kilku miesiącach ja nie poznaję mojego syna i nie poznajemy atmosfery w klasie. Rozumiecie? Psychologowie nie pomogli, pedagodzy nie pomogli, wychowawczyni nie pomogła, dyrektorka w szkole nie pomogła, pomogli aniołowie. Dlatego, że ta kobieta otworzyła z wiarą swoje duchowe oczy i zaczęła z nimi rozmawiać. Zaczęła robić to, co stało się w Ewangelii. Zaczęła po prostu widzieć niewidzialny świat. I uwolniła potężną moc Boga nad swoim synem i nad całą klasą. To jest nasze zadanie. Żyć pod otwartym niebem. Amen.